najbardziej się cieszymy, że już mamy praktycznie pełną kadrę do treningu, że wszyscy zawodnicy, czyli 20 przygotowuje się, plus 3 bramkarzy przygotowuje się bezpośrednio do meczu i to jest dla nas bardzo cieszący fakt. Mamy już pomysł, dzisiaj analizowaliśmy ruch, mamy pomysł jak odgrać ruch, jak chcemy zagrać w tym meczu poniedziałkowym i mam nadzieję, że cały tydzień dobrze popracujemy tak, żeby optymalnie przygotować się do tego meczu. Do małego czerwonego, pięciu zawodników. Zaczynamy, krótka, szybka praca. Pach. I jedzie, dać się, stop. Dobra praca. Pach, do brzucha. Dobrze, to zaraz tutaj. Na pewno ostatni mecz, wynik, gra pozwoliły nam przez te 2 tygodnie, teraz gdy była przerwa reprezentacyjna, spokojnie popracować, co na pewno jest na plus, ale nie ukrywamy, że to jeden mecz dla nas nie czyni się jakiegoś wielkiego efektu, nie robi ten wynik, bo zdajemy sobie jeszcze sprawę z naszych mankamentów, wiemy co musimy poprawić i liczymy, że ta seria zwycięstw od meczu w Krakowie zacznie być kontynuowana.